Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku informacyjnym na moim kanale. Powiem od razu, to będzie długi odcinek, będzie sporo informacji na temat kanału, moich przemyśleń, Summoners War przede wszystkim oraz ogłoszenie terminu summoningu. Więc mam nadzieję, że odsłuchacie całość, bo chciałbym przy okazji od was jakiś feedback, czyli odpowiedzi, oraz, bo będę miał na pewno też pytania do was. Jak nie wiem teraz jeszcze o nich, a wiem przynajmniej o jednym, to być może w trakcie wymyślę więcej. Dobrze, cóż to za odcinek i jak to będzie wyglądało? Ten odcinek wygląda tak, że przygotowałem sobie mapę myśli. W podpunktach, powiedzmy, wypisałem jakieś losowe hasła związane z pytaniami, które otrzymywałem od was. Pytaniami odnośnie kanału, odnośnie SW albo innych gier, które na tym kanale są bądź były. I chciałbym wszystko jakby zebrać do kupy i odpowiedzieć, ale nie przygotowywałem sobie żadnego scenariusza pod ten odcinek. Zrobię to tak, jakbym robił to na streamie. Po prostu nie będę robił Q&A na streamie, nie było tyle pytań. Wydaje mi się, że koło pół godziny może mieć materiał, więc z góry przepraszam, że będzie długi, ale no jest sporo rzeczy, które chciałbym przekazać, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli tego wysłuchać. Dobrze, więc pierwsze pytanie, które pojawiało się, to było co z kanałem? I to było takie ogólne pytanie, które wpadało łączone z milionem innych pytań, które otrzymywałem. O dziwo, jestem bardzo zaskoczony, że większość pytań pojawiła się po pierwszym streamie z Diablo. Naprawdę. Ludzie jak zobaczyli, że nie jest SW, tylko pojawiło się coś innego, to dostałem sporo pytań. Jedno chyba nawet na którymś streamie się przewinęło na czacie. Dostałem sporo pytań na Messengerze, na maila nawet przyszło, co byłem zdziwiony, bo w zasadzie mało kto wysyła do mnie maila, ale otrzymałem pytanie na maila. Więc byłem z jednej strony pozytywnie zaskoczony, że był taki odzew, a z drugiej strony zdziwiłem się mocno i zacząłem zastanawiać. No bo tak, od początku jak prowadziłem ten kanał, zdarzało mi się powtarzać to i od razu też na jakichś odcinkach informacyjnych, wydaje mi się też to padało i na pewno na streamach, na summoningach, że to nie jest kanał tylko o Summoners War. I taki temat już się przewijał wcześniej. Co mam na myśli? Początkowo prowadziłem dużo, jakby nagrywałem sporo odcinków z gry Lineage 2, bądź Lineage 2, bądź trzecia wymowa, której nie będę teraz nawet próbował wymówić, a to właśnie ona jest prawidłowa, tylko nie chcę kaleczyć języka w tym momencie. Ludzie myśleli wtedy, że to będzie tylko L2. Tylko i wyłącznie L2, a ja mówiłem od razu, że nie, że będę nagrywał to, co mi się podoba. No i to już był jakby pierwszy etap tego, dlaczego mój kanał nie rozwija się. Jakby to był pierwszy, jak to się mówi? Pierwszy, dobrze, pierwszy krok, powiedzmy, dlaczego mój kanał się nie rozwija. To jakby będę wszystko wyjaśniał w późniejszym czasie. Później wpadały jakieś inne gry dodatkowo, grałem trochę w LoL'a, trochę w Unturned, trochę w Robin Hood Legenda Sherwood nawet była kiedyś. Jakby chciałem grać w gry, które sprawiają mi radość, na które mam ochotę, jakby w których chciałbym pograć w konkretnym momencie. I teraz to znowu zrobiłem. Nie miałem kompletnie ochoty na nagrywanie kolejnego materiału z SW. Czułem się wypalony. Po prostu jak czułem, że mam nagrać SW, to uciekały ze mnie jakiekolwiek siły życiowe. Odechciewało mi się wszystkiego. Jakby czułem, że to jest na siłę, że nie zrobię tego tak, jak robiłem to do tej pory, czyli o, nagrałbym odcinek z SW, albo o, mam fajny pomysł na odcinek z SW, nagram to. Nie. To wyglądało tak, że o Jezu, oni chcą kolejny odcinek z SW. Co ja mam nagrać? Pomimo tego, że tematów była masa i ja tych tematów bym wymyślił dużo, to czułem, że nie chcę tego robić. Więc na razie nie robiłem SW i nie jest mi z tym ani trochę źle. Jakby nie nagrywałem SW i czuję się z tym dobrze, ale to będę wyjaśniał też przy okazji kolejnego pytania. Drugie pytanie, czy gram jeszcze w Summoners War? No i to jest fajne pytanie, usunę na razie to. Czy gram jeszcze w Summoners War? Tak, gram w Summoners War. Przez długi czas, przyznam się, koło miesiąca, półtorej może, grałem tak totalne minimum Summoners War, czyli wejście dwa razy na dzień, czasem, jeśli pamiętałem o tym, albo w ogóle miałem ochotę na GW. Ominąłem masę GW, ominąłem masę eventów i tak dalej. Po prostu nie miałem kompletnie ochoty grać. Z całej tej gry najwięcej przyjemności zacząłem czerpać jedynie z summoningów. I to było widać po ostatnich materiałach. Nie wpadały żadne poradniki, nie wpadały inne ciekawe materiały, wpadały tylko summoningi. I to zazwyczaj na streamie, bo tak było mi najwygodniej odpalić po prostu stream i zacząć summonować. I cieszyć się z tego, że komuś zdobędę, powiedzmy, nadpiątkę. I nadal summonowanie jest moim zdaniem jednym z najciekawszych aspektów tej gry dla mnie. Bo nie każdy tak ma. Niektórzy mówią, no dobra, jak już mam te summony, to po co mam summonować dalej? Będę, nie wiem, farmił runy w nieskończoność i będę najlepszy. I jak najbardziej, rób tak, graj tak. Ale ja czułem się zmęczony tą grą. Po tylu latach poczułem, że nie mam na nią ochoty. Ale nie chcę też porzucać tego, co zdobyłem. Zmieniłem trochę na pewno podejście do tej gry, bo nigdy nie zależało mi na rankingach tak naprawdę. Nigdy nie byłem competitive. Natomiast teraz nie przeszkadza mi to, że na przykład przez wakacyjny okres 3/4 gildii była offline, nie wiem, koło tygodnia zazwyczaj, 5-7 dni to się przewijało u większości graczy. Nie przeszkadza mi to, że na przykład osoby, które znam i grają w SW, zrobiły sobie też przerwę, bądź nawet pokończyły grać w SW. Niektóre po przerwach wracają, niektóre twierdzą, jakby dojdą do wniosku, że jakoś lepiej im bez SW. I ja to też rozumiem, bo to jest masa czasu poświęcona na grę, z której się tak naprawdę nic nie ma. Czyli to jest na dobrą sprawę czas stracony, można by powiedzieć. Natomiast nie, bo jakby grając w SW, jakąś rozrywkę się z tego czerpie. Oczywiście teraz im więcej rzeczy jest coraz bardziej zautomatyzowanych w tej grze, czyli tu razy 10 farmienie, tutaj coś, jakby... Jest prościej, jest mniejsza jeszcze ingerencja gracza potrzebna, więc ta gra przestaje przypominać jakkolwiek grę. I dla mnie, jakby ja też to czuję, że to coraz mniej jest gra, a coraz bardziej, dla mnie przynajmniej, to jest zbieranie potworków. Czyli ja mam teraz cel, przynajmniej no tak doszedłem do wniosku, że ja w tą grę gram bardziej jak w Pokémony. I dużo ludzi, wiem, że też tak do tego podchodzi. Podoba mi się grafika, podoba mi się stylistyka tej gry. Widzę, że można dużo rzeczy, jak nie wszystkie, zdobyć za darmo, tylko wystarczy poświęcić trochę czasu na to. Ale jeśli ktoś chce grać tak, żeby, nie wiem, na turniej się dostać, czy być wysoko na arenie, to już musi albo grając za friko poświęcić dziesiątki godzin, jak nie setki tygodniowo może nie, ale dziesiątki godzin tygodniowo na pewno trzeba przewalić na farmienie non-stop, żeby po tygodniu zdobyć jedną runę, która będzie odrobinkę lepsza niż ta wcześniej. I tak będziecie odstawali od graczy, którzy wywalają na tą grę kupę kasy. Natomiast nikogo nie zniechęcam, da się, Ojeny, teraz mi nick wypadł, ale wiem, że jest gracz, który bardzo wysoko na RTA się wbija w rankingach, który jest w 100% free to play, więc da się. Natomiast ja nie czerpię takiej przyjemności z tej gry. Mi się podoba stylistyka, mi się podobają potworki w większości, bo nie wszystkie, niektóre mi się nie podobają, ale też chcę je mieć. Tylko dla faktu, żeby je mieć. No, ale nie chcę ich mieć też tylko po to, żeby je wsadzić do tego nowego, fajnego storage'a, w którym można mieć bardzo dużo potworów. Chcę je porobić na 6 gwiazdek, max level i jak mi się zachce, to może je jakoś ubrać. Nie, że dobrze ubrać, tylko jakkolwiek ubrać je w runy. Ale cel jakby nadrzędny to jest zebrać pełną kolekcję potworów. Nawet z Light and Dark nad piątkami, co jest prawie niemożliwe i to jest jedyna rzecz, która będzie mnie chyba trzymała przy tej grze. Ta chęć zdobycia Light and Dark nad piątek. Jak najwięcej, bo już zwykłe nad piątki leżą u mnie w storage'u też. Jakby są bez run. Posiadam takie potwory, które gracze, którzy chcą w ogóle na RTA się wbijać, bardzo by chcieli i oni prawdopodobnie zrobiliby z nich lepszy użytek. A u mnie leżą w storage'u niewyrunowane, niewyskilapowane, po prostu leżą. Ale nie przeszkadza mi to tak mocno, bo właśnie chcę je kolekcjonować. Ta gra jest grą typu gacha, monster collecting game, czyli po prostu gra, w której bazowo chodziło właśnie o zbieranie potworków, a teraz oni na siłę chcą robić z tego e-sport, oni chcą robić z tego grę competitive. Powiedzmy, jasne, da się, arena, RTA, GW, spoko, niech są te aspekty gry, biorę w nich udział poza RTA, bo na RTA ostatnio byłem chyba 2 miesiące temu na 3 walkach, ale arenkę robię, GW robię, laba robię, siege'a czasem, jak mam ochotę, więc ja gram w to bardziej PvE i zbieram potworki, aniżeli PvP. I tak do tej gry zacząłem też coraz mocniej podchodzić i teraz zrobiłem sobie przerwę od gry, którą w zasadzie już powoli kończę, bo po 1,5 miesiąca przerwy zacząłem czuć, że może znowu mógłbym wrócić do SW i nawet może znowu nagrywać coś z niego. Więc gram jeszcze w SW. Trzecim takim podpunktem na mojej liście jest: kiedy stream z Summoners War? I tego typu pytanie pojawiało się. Natomiast ja zakładam, że chodzi o summoningi. Po prostu. Bo inne streamy z Summoners War wydają mi się mało ciekawe. Chyba że to by był stream, na którym bym usiadł i pokazał wszystkie moje potwory, dlaczego tak, a nie inaczej porunowałem. Ale to by musiało się wydarzyć 2 lata temu, gdy miałem większość potworów porunowaną, bo później stwierdziłem, że podnoszę standard swoich run, co wszystkim raz na jakiś czas zalecam, czyli przejrzeć wszystkie runy, jakie macie, nawet na ubranych potworach i zacząć je podmieniać na lepsze, a stare sprzedawać. I w ten sposób doszedłem do etapu, gdzie jakbym bardzo chciał, bym pewnie z 20 potworów był w stanie wyrunować dobrymi runami, dobrymi na, powiedzmy, takim poziomie, jak zbieram, a innych potworów nie, albo mogę mieć sporo potworów porunowanych, ale średnio, czego też nie chcę robić, więc mam kilka składów porunowanych dobrze jak na moje standardy, a większość potworów ma runy byleby mieć, oczywiście większość z tych, co są wyrunowane, mają te runy tylko po to, by je mieć, w sensie, żeby coś tam mieć zbliżonego do tego, co docelowo by musiały mieć, tylko na przykład te runy mają plus 40 speeda na, nie wiem, na jakimś violent czy coś. Jakby no są za wolne, są za słabe, ale są. I te potwory da się używać na takich poziomach GW i Siege'a. Jak my walczymy, to zazwyczaj jestem w stanie pokonać większość przeciwników, chyba że już jest końcówka tygodnia i jesteśmy gdzieś wysoko i wtedy przegrywamy praktycznie wszystko, co się da. No to wtedy już trochę gorzej jest. Natomiast to jest właśnie taki poziom gry, jaki mnie satysfakcjonuje. Jeśli ktoś oczywiście jest competitive, chce celować wysoko i tak dalej, jak najbardziej polecam. Da się w tej grze to zrobić. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie to jest gra monster collecting bardziej. Ja znam teorię na temat tego, jak trafić wysoko, ale nie mam parcia na to. Nie mam ochoty spędzać wielu godzin na farmieniu, na tym, żeby się wkurzać na tą grę, bo moim zdaniem nie gramy w gry po to, żeby się na nie wkurzać, co już kiedyś jakby do takiego wniosku doszedłem, grając w LoLa. Po prostu każda runda kończyła się tym, że byłem zły na to, że gram w tą grę, na drużynę, na wszystko, co się dało. Więc później w LoLu grałem już tylko aramy. Obecnie praktycznie nie gram w LoLa. Ostatnio miałem go odpalonego pół roku temu, chyba. I grałem w Team Fight Tactics, gdzie to już w ogóle jest tryb perfekcyjny dla mnie, bo tam Czy wygram, czy przegram, nie robi mi żadnej różnicy, nie grałem dla rank i tak dalej. Grałem dla zabawy. I polecam grać tak każdemu, bo trochę szkoda zdrowia na nerwy jakby na grę. Gry powinny dawać radość i być tym, co nas odstresowuje po pracy, po szkole, czy w czasie wolnym po prostu, a nie czymś, co jeszcze bardziej nas stresuje, bo tego stresu w życiu macie dosyć i myślę, że nie jest to nikomu potrzebne, żeby na grę się wkurzać, ale oczywiście nie mówię, jak macie grać. Grajcie jak chcecie, grajcie po ranking, grajcie nie po ranking, grajcie dla zabawy, grajcie totalnie jak chcecie, w co chcecie. I to jest właśnie piękne w grach. Możecie robić co chcecie. No oczywiście, tak długo jak nie psujecie innym zabawy, no bo to wtedy zaczyna się robić już toksyczne trochę. No ale to mam nadzieję, że każdy, kto gra w jakiekolwiek gry, no wie jak to wygląda. Więc pytanie, kiedy summoning? W tym tygodniu jeszcze, a pod koniec odcinka powiem dokładnie kiedy i o jakiej godzinie planuję. Albo nie pod koniec. Kiedyś powiem. Po prostu mam nadzieję, że to oglądacie. Dobrze. Czy będę jeszcze nagrywał z Summoners War? Tak? Tak będę. Kiedy? Jeszcze nie wiem. Ale już coraz bardziej zbliżam się do takiego etapu, gdzie stwierdzam, ok, mógłbym nagrać SW. Poradnik. Mógłbym nagrać na nowo event, omówić, aczkolwiek nadal uważam, że omawianie eventów nie ma sensu. Jeśli uważacie inaczej, napiszcie komentarze pod tym filmem oczywiście, bo moim zdaniem te wszystkie eventy są powtarzalne. Zawsze praktycznie robi się to samo. Farm, nie wiem, 10 razy arenę dziennie, zużyj 50 energii, coś tam, nie wiem, użyj repa, zrób scenario, zrób RTA bądź arenę i tak dalej. To zawsze wygląda tak samo. Albo prawie zawsze, bo są jakieś czasem eventy, użyj 100 kryształów, oddamy ci 100 kryształów. To jest norma wezwu i po prostu jak kiedyś omówiłem te eventy, no to myślę, że to powinno wystarczyć. Natomiast wiem, że ludzie na te filmiki nie trafią, bo nikt nie szuka, jakie kiedyś były eventy, tylko konkretnie jeden event i te filmy się nie pojawiają. Więc napiszcie mi komentarze, co myślicie o tym, co uważacie na temat omawiania eventów. Bo pomysłem moim było tak, był taki pomysł jakby, żeby nagrać materiał o tym, jakie eventy zazwyczaj się pojawiają w SW, przewijają. Czyli w kółko są praktycznie te same, tylko z inną grafiką, z innym, nie wiem, tekstem, ale zazwyczaj trzeba robić to samo, więc mógłbym nagrać taki materiał i omówić, co prawdopodobnie jest w evencie, który właśnie się zaczął do robienia. Nie wiem tego na 100%, bo czasem są quiz eventy, które są no, trudne nawet do nagrania materiału z omówieniem, ale no, to jest inna sprawa. Natomiast taki jeden materiał mógłby się pojawić na temat jakby eventy do kupy wzięte i omówione pokrótce, co może być w konkretnym evencie dla ludzi, którzy na przykład nie znają za dobrze angielskiego, bo to też oczywiście jestem świadom tego, że duża część z moich widzów nie zna na tyle dobrze angielskiego, żeby w 100% rozumieć tą grę i rozumieć eventy. Dlatego też starałem się zawsze właśnie takie nawet proste rzeczy tłumaczyć na moich poradnikach, ale do tego przejdziemy dalej. Więc odpowiedź na pytanie, czy będę jeszcze nagrywał SW? Tak, jak najbardziej. Teraz kolejny podpunkt to jest inne gry. I to mnie trochę zdziwiło, ponieważ takie pytania otrzymywałem po pierwszym streamie Diablo II Resurrected najczęściej. Czy ja już nie będę grał w SW? Dlaczego nagrywam coś innego? Czy dlaczego gram w coś innego? Byłem trochę zdziwiony tym, że ludzie piszą w takiej sprawie, ale byłem też zaskoczony tym, że właśnie jakby uszeregowali mój kanał tylko pod Summoners War i jeśli pojawiło się coś innego, widziałem unsuby wpadły, widziałem totalnie brak wyświetleń na nowych materiałach, no i właśnie pojawiły się pytania, dlaczego to robię w ogóle? Więc tak no, wychodząc naprzeciw ludziom, którzy o to pytali, będę nadal to robił, bo gram w to, co sprawia mi przyjemność i jak najbardziej nie zamierzam z tego rezygnować. Natomiast Tu wychodząc naprzeciw osobom zainteresowanym SW, wymyśliłem możliwość, rozważam możliwość założenia drugiego kanału tylko dla Summoners War. W 100% Summoners War. Nic innego tam nie wpadnie. No i pewnie zastanawialibyście się dlaczego. Dlaczego chciałbym założyć inny kanał, żeby nagrywać to, co było tutaj na przykład tylko na nowo. Aha, bo pewnie wyświetlenia czy coś, albo nie, albo pieniążki. Uprzedzam, za takie wyświetlenia, jak ja robię na YouTubie i za taką ilość subów, jaką mam, grosza za to nie da się dostać. Nikt po prostu za to nie zarobi grosza. Chyba że jakoś, nie wiem, będzie miał sponsoring, co wątpię na tym etapie. A więc nie dla pieniędzy, bardziej z myślą właśnie o tym, żeby ludzie, którzy są zainteresowani SW, trafili na materiały SW. A ludzie, którzy być może oglądają to, bo lubią jak opowiadam, albo po prostu chcą popatrzeć na inne gry, albo jakimś cudem chcą oglądać właśnie inne materiały, które ja nagrywam, bo mam wiele pomysłów, nie tylko na gry, ale na inne rzeczy też, być może. Więc myślę o tym, żeby rozdzielić jednak to, co robię ja, czyli granie we wszystko, na co mam ochotę, od Summoners War. Bo też myślałem o Lineage'u jakiś czas temu znowu i tak myślę, no tak, ale zacznę wrzucać L2 i ludzie, którzy chcą znaleźć L2, nie trafią na te filmy, bo trafią na nie ludzie, którzy chcą oglądać Summoners War. Więc algorytm YouTube'a no jest upierdliwą rzeczą. I zacząłem w ogóle, jak wpadłem na te pomysły, może to warto wyjaśnić. Po pierwsze, niska oglądalność, czas wyświetleń oraz mało subów, a wręcz dużo unsubów po materiałach z Diablo 2. W dniu premiery robiłem stream. To jest już pierwsza rzecz, która tam było trochę streamów, ale wiem, że nie było ich jakoś bardzo dużo, natomiast widzów było zdecydowanie bardzo dużo. A moje filmy robiły 14 wyświetleń, moje streamy, co jest bardzo niską ilością wyświetleń i robiły średni czas oglądania około 8 minut, może 5, a streamy trwały po 2 godziny, czyli 14 osób, które weszło, zobaczyło i wyszło, albo chwilę pooglądali i wyszli, albo jedna bądź dwie osoby oglądały dłużej, a cała reszta weszła tylko na chwilkę i średnio wyszły te 5 czy 8 minut. Tak czy inaczej wiem, że jest to, albo wiem, takie mocne 99%. Jest to wina algorytmu YouTube. Jego zadaniem jest dostarczyć materiał osobom, które mogą być nim zainteresowane. Ale tagi pod filmem albo tytuł filmu nie do końca jest zawsze tym, czym kieruje się algorytm YouTube. Bo gdyby tak było, to moje filmy z Diablo by trafiały do tych, co chcą oglądać Diablo, filmy ze SW do SW i tak dalej, i tak dalej. Ale tak nie jest. Ludzie, którzy byli na kanale dla Summoners War, dostali nagle film z Diablo. Albo stream z Diablo i mówią, co jest? Ja nie chcę tego oglądać. Albo weszli, bo myśleli, nie wiem, że haha, ustawił inny tytuł, a pewnie jest stream ze SW. I wyszli. No, zakładam, że tak jest, bo już od dłuższego czasu nie mam nie mam nawet sensownej ilości widzów spoza subskrybentów, czyli tak zwanych, chyba unikatowy widz to się nazywa, czyli osoba, która nie ogląda moich filmów, nigdy wcześniej nie widziała moich materiałów, trafia nagle na film. Nie mam tego. I wiem dlaczego, bo ani nie jestem pokazywany ludziom, którzy oglądają Summoners War, ani ludziom, którzy oglądają Diablo, ani nikomu, bo algorytm zwariował. W tym momencie mówi, ok, kiedyś był Lineage, no to pokazywał mnie ludziom, którzy oglądali Lineage'a. I wtedy zacząłem wrzucać SW. Na SW miałem katastrofalne wyświetlenia, na Lineage'u miałem wyświetlenia niezłe. I to zmieniło się, no bo co prawda jednym z najczęściej oglądanych filmów na moim kanale nadal jest film z Lineage'a, co mnie zaskakuje, ale później te wyświetlenia SW rosły. Stopniowo, powoli, ale rosły. I nagle w międzyczasie wrzucałem jakieś lole, Unturnedy, jakieś inne rzeczy. I to nigdy nie mój kanał nigdy jakby nie został uszeregowany w jednym miejscu na YouTube. Bo ani to nie są gry mobilne, ani gry PC-towe, ani jedna konkretna gra. Po prostu nie mógł algorytm z tym nic zrobić, więc czasem pokażę mój film komuś, czasem nie. Wiem, że osoby, które mają nawet suba z dzwoneczkiem, nie dostały powiadomień o streamie, które prowadziłem, albo o odcinku, który wrzucałem, bo to też takie informacje dostawałem od ludzi, którzy mają suba, dzwoneczek, a mi mówią, że odcinek po 3 dniach dopiero powiadomienie im wyskoczyło. Więc no to była już trochę alarmująca rzecz. A teraz, tak jak mówię, Diablo 2, jak prowadziłem te streamy i będę nadal je prowadził, to mi pokazuje, że po prostu YouTube nie wie, komu pokazać moje materiały. Po drugie, oglądalność, czas wyświetleń. Przez to, że nie wie, komu pokazać ten film, to ta osoba wchodzi i wychodzi instant, albo prawie instant. Czyli mam krótki czas oglądania, bo 5 minut średnio na 2-godzinny materiał to jest bardzo zły wynik. Więc algorytm YouTube'a mówi tak, ok, ludzie wchodzą, wychodzą, mało kto w ogóle kliknie w to, no i mało subów na kanale, łapki praktycznie się nie pojawiają, żadne lajki ani komentarze, no czyli to są mało ciekawe materiały i w tym momencie mój kanał nie ma szans się rozwinąć. Więc prawdopodobnie jestem oszukany przez algorytm, który nie wie, komu pokazywać moje treści. Ale to też jest trochę moja wina, bo prowadzę kanał trochę o wszystkim i dużo youtuberów wie o tym, że to tak działa. I ja też wiedziałem o tym, że to tak działa, ale trochę łudziłem się, że może jednak akurat mnie to się nie będzie tyczyło. No niestety jednak tyczy się, więc mój pomysł jest taki, żeby założyć drugi kanał tylko dla SW, trochę dla testu, bo jestem ciekaw, ile subów tam zrobię, ile wyświetleń będzie miał taki film, jaki czas oglądania, ile komentarzy, ile łapek. A na tym kanale będę prowadził sobie jakieś streamy z Diablo, albo po prostu materiały z Diablo, albo z innych gier, może Lineage znowu. Mam sporo pomysłów na odcinki nawet z Lineage'a teraz, które mógłbym prowadzić, więc bardzo proszę o odpowiedź, jakby o wasze opinie w komentarzach. Co myślicie na temat drugiego kanału? Co myślicie na temat tego, co do tej pory powiedziałem? Czy jednak chcielibyście, żebym wszystko wrzucał dalej na jeden kanał, ale moim zdaniem nie ma to większego sensu. Kolejny podpunkt to jest ogłoszenie drugiego kanału. No i takiego ogłoszenia, o widzę, ucina mi głowę. Takiego ogłoszenia nie będzie dzisiaj, bo po pierwsze chciałbym od was najpierw uzyskać odpowiedzi, co o tym myślicie. No bo zakładam, że duża część subskrypcji z tego kanału przejdzie na ten nowy kanał, jeśli bym go zakładał. Czy zrobicie tu unsuba, czy nie, to tak naprawdę nie będzie miało dla mnie znaczenia, bo ten kanał nigdy nie był prowadzony dla subskrypcji, dla wyświetleń, dla łapek. Tamten będzie. Tam będę starał się robić materiały tak, żeby robiły jednak wyświetlenia, robiły subskrypcje, robiły łapki itd., itd. Więc nie zdziwcie się, jak będę tam co odcinek mówił, dajcie łapkę w górę czy coś. No oczywiście będę to robił, bo tak działa YouTube i im więcej tego dostaję, im więcej komentarzy, im więcej łapek, tym więcej ludzi ma szansę zobaczyć te materiały. No i to jest taka siła napędowa. Ale już pominijmy to, bo to każdy kanał opowiada te same bajki. Jakby jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, to nie chodzi o pieniądze. A raczej chodzi mi o sam fakt tego, żeby ten materiał był oglądany, bo jeśli poświęcę na coś czas, to chciałbym, żeby było chociaż odrobinę docenione. No ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. Do tej pory większość osób to rozumiała, przy okazji tak wtrącając, czy to na streamach, jak gadaliśmy, czy komentarze. Kiedy? I tu jest też pytanie odnośnie drugiego kanału. No i nie mam konkretnego pomysłu, kiedy mógłbym zacząć drugi kanał, typowo OSW. Natomiast wiem, że byłyby to poradniki. Na pewno między innymi w 90%. No to jest dobra wypowiedź. Większość materiałów, które by tam wpadały, byłyby to poradniki. Do tych poradników chciałbym się przygotować, więc częstotliwość materiałów nie byłaby bardzo duża. To mógłby być jeden film na 2 tygodnie, ale bym starał się go zrobić jak najlepiej. I w zależności od tego, jakby mi to szło, by było tych filmów więcej bądź mniej, ale nie chcę obiecywać nic częściej niż jeden film na 2 tygodnie. I wtedy chciałbym właśnie ten kanał tak prowadzić stricte pod algorytm YouTube'a, czyli jak najlepiej wychodzić na zasięgach. Bo da się to robić, tylko trzeba oczywiście od podstaw prowadzić z taką myślą kanał. Więc kiedy? Nie do końca wiem, ale na pewno jeśli dacie odzew, że jasne, załóż kanał SW i prowadź tam filmy z SW, to taki kanał powstanie. Kiedy? To jeszcze muszę pomyśleć nad wszystkim i po prostu stworzyć pierwszy film, później założę dopiero kanał, jak będę zadowolony z tego pierwszego filmu. Tu mam kolejny podpunkt. O, już pół godziny, ojeny, przepraszam bardzo, że taki długi odcinek, ale no niestety tak wyszło. Kolejny podpunkt to jest nowe konto. I to jest w ogóle coś, co trochę mi... nie chcę powiedzieć brzydko, ale rozsadziło mózg, bo dostałem parę pytań. Po pierwsze, co z tym kontem, które chciałem prowadzić i rozdać? Nie gram na nim, ono jest opuszczone, tak jak zostało wtedy na streamie, tak jest. Nic się z nim nie dzieje. Kolejne pytania były, jakby o przyszłość kanału i czy założę nowe konto? A ja tak myślę sobie, no tak, no bo mam mało kont do SW i mam masę chęci grania w SW, więc na pewno założę nowe konto. Ale to też będzie teraz pytanie do Was. Czy jeśli bym zaczynał drugi kanał i byłyby poradniki, no oczywiście chcę robić poradniki dla wszystkich graczy, czyli początkujących, średnio zaawansowanych i może bardziej zaawansowanych, jeśli uda mi się znaleźć takie informacje, które by zaciekawić mogły graczy bardziej zaawansowanych. Natomiast pytaniem do Was jest to, czy nie stream, bo to by była męczarnia i po prostu takie konto nie ma szans na przetrwanie, nie seria, chociaż może bardziej seria, ale nie w formie, że nagrywam każdą sekundę, jak ja gram w SW, tylko bardziej w formie odcinków, które są skrótami z tego, jak gram. Czyli ja będę nagrywał sobie to, jak gram, może wszystko, może urywki, ale będę głównie opowiadał i streszczał i omawiał nowe konto, bo to jest jedyna wizja, jaką obecnie mam na nowe konto, czyli założyć je na jakimś serwerze, nieważne czy to będzie Europa, czy Global, czy Azja, cokolwiek, możecie decydować, najpewniej byłaby to Europa, bo tak chyba byłoby najrozsądniej, jednak większość osób gra na Europie, ale nie nagrywałbym każdej sekundy gry, nie nagrywałbym tego w formie let's playu, tylko nagrywałbym sam obraz gry, jak gram, i później dokładał do tego głos, jakąś narrację, omówienie, czemu, co i po co robię oraz jakby takie, nie wiem, porady drobne dla graczy nowych, na czym się skupić, co robić w konkretnym momencie, bo dla większości graczy jednak ten start gry wygląda bardzo podobnie. Mało kto dostaje nadpiątkę z tych startowych scrolli, które są, a nawet jeśli dostanie nadpiątkę, to nie zawsze jest to nadpiątka tak zwana game changing, czyli zmieniająca całą rozgrywkę, tylko często są to nadpiątki, które wsadzicie do storage'a albo będziecie używać, bo po prostu jest to nad 5, ale one nie są najlepszym, co by mogło Wam się przytrafić. Więc dla większości osób po prostu start gry do mid-game'u wygląda podobnie. I to tak mówię serio, mid-game, który w tej grze tak naprawdę nie zaczyna się po przejściu scenario, po zrobieniu 10 czy tam 12 piętr gigantów. Nie, midgame zaczyna się trochę później i tak naprawdę ja moim kontem, może jestem trochę na późnym midgame, ale nadal bym określił to midgame'em i nawet nie celuję w endgame, jakby wbijanie się tam, bo endgame ludzie uważają, że w momencie, gdy wbijacie sobie jakieś tam wyższe rangi areny, wszystkie toa, hell, hardy i tak dalej, mi to jest niepotrzebne do szczęścia, ale byłbym w stanie też dać porady graczom, co zrobić, żeby móc taki endgame osiągnąć. No tylko to by nie było oparte na tym, co rzeczywiście osiągnąłem, chyba że kiedyś mi się zachce, albo będziecie bardzo chcieli, żebym spróbował wbić jakąś wyższą arenę i będę widział, że naprawdę ludzie by chcieli oglądać taki materiał, a nie, że dwie osoby napiszą: o, wbijaj arenę albo RTA, bo nie będę się, wiecie, to jest dużo roboty, żeby to zrobić, więc chciałbym, żeby to miało po prostu odzew lepszy. Ale to może w późniejszym czasie. Więc tak, nowe konto, to jest pytanie do Was, czy taka forma, o jakiej mówiłem, czyli odcinki w formie skrótów, omówienia, po prostu nagrany ekran albo nawet urywki z tego nagrania i omówienie, moja narracja dodana później z jakimiś tipami i poradami. Możecie decydować o serwerze, ale najpewniej będzie to Europa. Jak często materiały, to mówiłem na nowym kanale, było to na razie, mogę powiedzieć, 1 film na 2 tygodnie, nie częściej. I w ten oto sposób dobrnęliśmy do końcówki odcinka informacyjnego, a więc też do ogłoszenia streamu, ogłoszenia summoningu, o który też pytało mnie sporo osób. I mam nadzieję, że tym razem nie będzie jak zazwyczaj, czyli zazwyczaj przed summoningami, które robię na live'ach, jest tak. Dostaję 10 wiadomości, kiedy summoning bym chciał. I ja mówię, ok, summoning jest tego i tego, o tej i o tej. I wyślijcie mi swoje pasy, czy tam loginy, hasła i co byście chcieli dostać na Messengera, a w odpowiedzi dostaję 2 wiadomości maksymalnie. Czyli standardowo wyglądało to tak, że jest summoning u mnie, u Sajoke, u Kmycha i czasem, chociaż Krasnalek często dawał scrolle, nie wiem czy tym razem da, muszę zapytać, ale zazwyczaj właśnie też Krasnalek się przewijał i czasem ktoś inny. A tych pytań znowu dostałem kilka o summoning w międzyczasie, więc jeśli nie posamonowaliście jeszcze swoich scrolli, myśląc, że ten summoning nigdy nie nastąpi, to zachęcam Was do udostępnienia swojego konta. Być może trafię Wam coś dobrego, jednak ludzie często piszą, że mam zaskakująco dobre ratio. Napiszą jeszcze na ekranie 17:30, żeby może ktoś, kto będzie chciał przekliknąć się przez cały materiał, trafi na to i będzie wiedział. Piątek nie będę pisał daty, kiedy, o jaki konkretny piątek chodzi, bo chodzi o ten piątek. Oczywiście o 15, więc piątek 17:30 summoning. Jutro prawdopodobnie dodam zaplanowany stream i będzie to summoning właśnie z SW oczywiście, więc mam nadzieję, że pomimo tego, że zostawiłem Wam tak mało czasu, to ktoś się zgłosi chętny do summoningu. I to tyle w tym odcinku informacyjnym. Bardzo proszę o komentarze, o które prosiłem też w trakcie, ale wolę jeszcze na koniec wspomnieć. Nie mówię o lajkach, nie mówię o subach i tak dalej. Co chcecie, to róbcie. To tyle. Pa, pa.